Dzień dobry, Renata Kosowska, edukator Centrum Symbioza. Jest ze mną dzisiaj Dawid Masło, nasz naczelny butylarz. Będzie opowiadał o swojej pasji w naszym podcaście z cyklu Naturalnie O. Naturalnie opowiedz o motylach, Dawidzie. Tak, naturalnie przejdziemy do, do, do motyli. E, przyznam szczerze, że nienaturalnie albo nie, nie, dziwnie się czułem, bo to ja zapowiadam te podcasty, <grym> więc fajnie, że mogę się sprawdzić też w tej drugiej roli, nie? Za drugim mikrofonem. Powiedz, skąd u ciebie pasja akurat do motyli? Z mhm. tylu owadów akurat one skradły twoje serce. Jak no, to, to się prawda. stało? Ogromna, ogromna grupa, nawet u nas w Polsce. Tyle gatunków, tyle ciekawych rzędów, tyle różnych nut, nóg, nóg, odnóży, skrzydeł mm -hmm. i, i tylko motyle, nie? Chociaż generalnie, nie, myślę, że mogę powiedzieć, że tylko motyle, tak. To skradły mi serce, to się stało. Na pierwszych zajęciach, które miałem jeszcze będąc studentem, wyszedłem na takie zwane zajęcia terenowe. Wiesz... wiem, jak to jest. No dokładnie. Ty wiesz, jakby słuchacze mogą mnie wiedzieć, to jest wtedy, gdy po prostu jakiś profesor, mentor bardzo często zabiera cię w teren, czyli po prostu chodzisz jakiś teren, zielony łąkę. Ważne, po prostu w jakiś teren. Jakaś zieleń. Tak, zieleń, można tak zgeneralizować i masz coś zrobić, w sensie dostajesz albo czerpak entomologiczny, albo A to siatkę. To jest czerpak, bo może nasi słuchacze nie wiedzą. A, tak, bo ja rzucam nazwami. Tak, to jest, wyobraźcie sobie, to jest taka po prostu obręcz, jak od roweru na jakimś trzonku, czyli jakieś trzy dłoma i y, po prostu kosicie tym trawę i to, co jest na tej trawie, <grym> wpada do środka. Siatka entomologiczna, to po prostu taka, jak widzicie przed oczami, co wyobraźni, na filmach jak ktoś gania za motylami, to tak w momencie jak dotknąłem jej pierwszy raz jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To takie trochę ewemeryczne, ale tak było. A pamiętasz Poczułem... co wpadło do tej sadki wtedy? O, to jest fajne. Tak, pamiętam, pamiętam. Poczułem, że to jest to i pierwszy oczywiście po krakowsku krakowiak, taki synonim <grym jest. <grym jest. Rusałka pawie oczko, myślę, taka nazwa polska, bo nad polskim jednak czasami muszę się zastanowić. Tak, to było pierwsze co złapałem i pierwsze co złapało mnie za serce to motyle. To co to są za organizmy, że one tak Cię łapią za to serducho. Czym one się w nie wkradły? Wiesz co, to jest ciekawe, bo, bo każdy entomolog trochę tak jest, że zaczyna od motyli. One są ładne, no uciekają, ale raczej je dogonisz, jeśli jesteś osobą sprawną, a jeżeli jesteś osobą leniwą, po prostu czekasz przy wybranym fragmencie łąki i one i tak przylecą po prostu, czy do twojego potu, bo już będziesz tak spocony od tego czekania, czy też po prostu do nektaru, który jest w kwiatach. A co jeszcze je przyciąga? Na przykład odchody. To taka ciekawostka, bo nie odchodzicie, tak, że tak, takie no, piękne stworzenia mają takie nie, nikt o tym y nie myśli. Preferencje. Sobie. Tak, każdy widzi motyla na kwiecie, ale na kupie to już nie bardzo, prawda? Albo do tego, że faktycznie leci do ciebie mieniak, bo, bo takie motyle w Polsce są i one lecą do potu. I autentycznie. Może nie jest to metoda badawcza, żeby do potu łapać, tak? ale ale w ten sposób wabią. I nie tyle pięknem, mnie, zwabi mnie zwabiły do siebie o tyle, co taką różnorodnością tego, że to są owady o przeobrażeniu tak, zupełnym. Skrzydła, motyli są bardzo różnorodne i piękne. Tak, tak. A jeszcze myślę, że w takim szerszym aspekcie tej, tego, no muszę powiedzieć, tej metamorfozy, czyli, czyli tej, tego z, z, zmiennego jego trybu życia, bo jest jajo, jest larwa, o której też w ogóle ludzie nie myślą w kontekście tych pięknych klejnotów. Później jest ta poczwarka, no i taki mały prezencik, nie? nie wiadomo co z tego wyjdzie. Niespodzianka. Tak, niespodzianka. Jajko niespodzianka. Jajko niespodzianka, taka, taka przyrodnicza ja niespodzianka. Jednocześnie sama słodycz nie wynika z tego tu że ją zjadasz, tylko obserwujesz tego, jak piękna jest przyroda. Pięknie powiedziane. Czy możemy uznać, że ta rusałka jest najbliższym tobie gatunkiem, czy jest jakiś inny? Nie, rusałka była pierwsza, natomiast, oj tu miłość do motyli różnie mnie wiodła, ale jak tylko, pamiętam to jak dziś. Jaki jesteś zmienny? Nie, nie jestem zmienny, aczkolwiek gdzieś tam widocznie to nie było na tyle trwałe, ale, ale faktycznie, jak zobaczyłem pierwszy raz w Magórskim Parku Narodowym, na takiej łąkę na Żydowskim, to jest była Łemkowska wieś, jadłem wtedy bułkę z serem, dokładnie pamiętam. Leciało... A te bułki nam się dzisiaj przewijają. Tak, bułki się przewijają. No w ogóle bułki są ok, jak dla mnie. Wtedy też były i ser żółty także, ale to, co się stało, to nadleciał paść żeglarz żeglarek no. I, I po prostu od tej chwili no nie opuszcza mnie. To jest ten jeden, jedyny. Miłość do, do końca życia? No, myślę, że tak. Na ten moment tak. M jak motyl. Tak, M jak motyl, <laughs> tak, żeby już nie, 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 nie mówiąc dosadnie, że M jak miłość, M jak miłość, M do motyli. Yy, I myślę, że to będzie trwało. A czy ta miłość do motyli yy, też tak jak ta prawdziwa może dać łzy? Mm, wiesz co, może, może. Jakby chcąc dobitnie to pokazać, jak zaczynasz swoją przygodę, jest, jest takie łakomstwo na kolekcjonerstwo tych motyli. Mm. Wiesz, i faktycznie, jak gonisz takiego motyla i teren jest trudny, nie wiem, przypuśćmy, są to kamienie, teren górzysty można sobie tak wyobrazić, albo wpadasz nagle w jakąś młakę i masz, <gry> ma, tak, i jesteś cały mokry, i on ci po prostu odlatuje. Ty go gonisz, 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 gonisz i ci odlatuje, to po prostu. Jemu skrzydła się wznoszą, a tobie ręce opadają, brzydko mówiąc. Tak, ten wysiłek, bo bardzo czasami jak badasz jakiś teren, to faktycznie to motyle się odławia. Przyżyciowo, oczywiście, ich się nie zabija, tylko zagląda się w siatkę, bo trzeba się przyjrzeć z bliska. Trzeba sobie wyciągnąć czasami jakąś książkę, klucz do oznaczania, czyli taką książkę, która was prowadzi po prostu po tych cechach charakterystycznych i pokazuje, z jakim gatunkiem macie do czynienia. I on wam ucieknie i czasami wiesz, że już nie będzie okazji. Wiesz, że na przykład kończy się... ta szansa. Dokładnie, to cała ostatnia jedyna. szansa. Tak, jedna milion. jedyna. I bardzo często w motylach dziennych tak jest. Szczególnie weźmy pod uwagę te gatunki, które mają bardzo krótki okres pojawu. Nie masz tydzień, trafi ci się pogoda na trzy mm -hmm. dni, jesteś w tym trzecim dniu i on ci uciekł. Jak tu nie płakać? A jakie gatunki takie najrzadsze udało ci się spotkać? Takie właśnie Twoje, jedne na milion. Mm -hmm. O, to jest dobre pytanie. Takie rzadkie gatunki. Na pewno nie strzęp gługowiec, to jest taki, taki biały motyl, który bardzo często związany jest z sadami. Czy to ten, który krwawi? Tak, tak, dokładnie tak, Krwawy deszczek, bo, bo on dawniej był szeroko spotykany. Pospolite później weszły nam opryski niestety mm. i bardzo często te gąsienice, które gołocą trochę te sady, powiedzmy sobie szczerze, ale są równie piękne, to sprawił, że jest rzadki, chociaż aktualnie w, na terenie całej Polski on nie jest taki rzadki, tak? Ale jakby patrząc przez pryzmat swoich doświadczeń, spotkań z motylami, to jest jednym z raczym na pewno ten pasie żeglarz, który... A możesz opowiedzieć więcej o tych krwawych? Krwawych? To, to jest to, Myślę, to, chajdzie, to tak... ciekawe. Tak, to, to był, to był tam taki przesąd wiecie, no, bo chodzi o to, że na wiosnę e, gąsienice sobie dojadły, stały się poczwarkami tak i poczwarka jak już się zrobi to metamorfozis, czyli przeobrazi się w tego, bo to przepoczwarczy powinniśmy tak fachowo mm. powiedzieć i jakby otwiera się skorupka, ona wychodzi i tam wydziela się, to ona się nazywa mekonium czyli po prostu te zbędne metabolity, ten odpad taki, który mm -hmm. powstaje, tak sobie to zgeneralizujmy. I on jest krwisto-czerwony Czerwony. i to są takie, takie, wiesz, krople, które spadają. Przemnóżcie sobie to przez ilość tych, tych poczwarek i nagle po prostu macie krwawy deszcz. I faktycznie to się tak określało, to było takim zwiastunem bardzo zły, bardzo zły omen, tak? Jak to widzicie, to po prostu uciekajcie. A szkoda uciekać, bo gdybyście zostali w takim sadzie, troszkę faktycznie te jabłonie byłyby nadgryzione. Może nie nie miałby tak ogromnej liczby jabłek później, ale zobaczylibyście piękne, białe, duże, latające, latające niestrzępy, nie które się, brzydko mówiąc, strasznie zużywają. One na początku są takie piękne, białe, a później te łuski, czyli ten pyłek w rozumieniu potocznym, ale to są łuski, one bardzo szybko odpadają, odpadają. i później one są praktycznie jak, wiecie, taka jedno, jednorazowa reklamówka. A to prawda, że można sobie nimi zatrzeć oko i też płakać? <noise> tak, no, jest, wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś, nie wiem, dotknie właśnie spoconymi palcami takiego skrzydła i, i faktycznie można się zatrzeć, ale to już taka chyba ekstremalna sytuacja, albo żeby ktoś chciał aż tak blisko oglądać skrzydła motyli i, i faktycznie sobie zatrzeć. No teoretycznie tak, ale, ale praktycznie mam nadzieję, że nikt tak nie robi, bo faktycznie ten pyłek jest im potrzebny na tych skrzydłach. A do czego jest im potrzebny? E, no wiesz co, to ma funkcje też identyfikacyjne. Jeśli chodzi o samiec samica, jeżeli jest dymorfizm płciowy, czyli faktycznie różni się samiec od samicy, no to jest jasny sygnał wizualny. Ten taki pyłek, czyli już mówiąc fachowo, czyli te łuski, są czasami zapachowe, one są zapachem. Jak pachną? Jak pachną? Chciałbym wiedzieć, i chciałbym zapytać takiego motyla, który reaguje na ten sygnał, bo jest to zapach niedostępny, niedostępny dla nas, dla dla nas ludzi. ludzi. Niestety, nie, niestety, nie wszystko jest dla nas dostępne, dlatego myślę, że powinniśmy czasami zmienić swoją perspektywę i popatrzeć właśnie troszkę szerzej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Nie tak, że było bardzo miło. Do usłyszenia. Do usłyszenia.